Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy. Wczoraj żeśmy sobie trochę powiedzieli, że protestantyzm można ustawiać po kątach dosłownie, jak Jasia nieswornego do kąta, do kąta, do kąta. Praktycznie jakiegokolwiek tematu by się nie dotknęło, to zawsze kończą w kącie. No, i teraz zwracam się do protestantów. Proszę mi podać pięć jaskrawych sprzeczności ze słowem Bożym nauki Kościoła Katolickiego. Ja wam podam waszych pięć. Co mam zrobić, by osiągnąć życie wieczne? Zachowuj przykazania i podobnie. To mówi Jezus. Co protestantyzm mówi? Za darmo. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Co protestantyzm mówi? Chrzest nie jest konieczny do zbawienia. Chrzest jest na znak przyjętego zbawienia. Chrystus mówi że i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. jest sprzeczność, jest sprzeczność. To jest ciało moje. To jest znak mojego ciała, czyli to nie jest ciało. Jest sprzeczność, jest sprzeczność. Chrystus jest zbawicielem świata protestanci nie zbawił wszystkich ludzi. Jest otwarta sprzeczność, jest otwarta sprzeczność, tak? No i oczywiście będziecie podawać o tradycji. Święty Paweł w swoich listach mówi o tradycji, prawda? Jeśli wam tam nie pasuje, pewnie będziecie mówili, że tam jest nauka, to proszę mi wyjaśnić w Słowie Bożym na podstawie 6 rozdziału listu do Hebrajczyków wiersza pierwszego i drugiego, czym jest nauka o chrztach. Wszak jest to nauka o należąca do fundamentów. Proszę sobie przeczytać pierwszy i drugi wiersz szóstego rozdziału listu do Hebrajczyków i wyjaśnić mi po apostolsku naukę o chrztach. Jeżeli mnie wyjaśnicie, to dobrze. Jeśli nie wyjaśnicie, to skąd wiecie, z czym jest związana ta nauka o chsztach A przecież jest to fundament. Więc bardzo szybciutko, bardzo prosto wymieniam wam, Pięć rzeczy, w których w sposób jaskrawy, wyraźny, ewidentny, idziecie na czołówkę ze Słowem Bożym. Chrystus tak? Sekciarstwo tak. Chrystus zbawienie, to czyń, a będziesz żył, to czyń, a będziesz żył, zachowuj przekazania. Nie przekazania nie są konieczne do zbawienia, tak? Na no was to jest protestantyzm. Chrystus swoje sekciarstwo swoje. Czas na Was. Pokażcie mi pięć słów Chrystusa i pięć nauk sprzecznych, y, otwartych, tak jak ja Wam pokazuję. To jest ciało moje? Nie, to nie jest ciało moje. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem? Nie, nie jest prawdziwym pokarmem. Tak? Widzicie to? Wiara i chrzest, ten będzie zbawiony. Nie, chrzest nie jest konieczny. No to dodam e, chociażby piąty rozdział e, świętego Jakuba. Niech wezwie kapłanów, niech go namaści olejami. Nie, nie ma żadnych sakramentów, nie ma namaszczenia chorych, nie ma nic. A jeśli by jakiś ktoś grzech popełnił, a, to będzie mu odpuszczone. Więc grzech jest odpuszczony przy sakramencie namaszczenia chorych. Wy to negujecie. E, negując otwarcie temu, co uczy święty Jakub, chociażby o nauce o chrztach, y, nauce o y, namaszczeniu chorych. Wy nie macie sakramentów. Wy nie wierzycie w to. Sprzeczne z nauką Chrystusa. Chrystus umarł za wszystkich ludzi? Nie. Za co drugiego? Nie chcę się powtarzać. Macie pięć punktów wyraźnie pokazane, gdzie idziecie, jak Rozklekotaną syrenką pod czołg. I myślicie, że wygracie? No nie, już jesteście przegrani. Już sam fakt, że idziecie na, na wskroś Słowom Chrystusa, czy nie was, przegranymi, kompletnie przegranymi, leżącymi. Chrystus nie chce, Bóg nie chce śmierci grzesznika. No tak nie chce, że jednak chce, bo pół świata zostawia na, na potępienie. No ale nie chce. No ale przeznacza, zostawia na potępienie. No właśnie, to są dylematy protestanckie, które na, w minutę można rozstrzelać. Pokażcie mi pięć. Dylematów katolickich, które w minutę można rozstrzelać na podstawie Słowa Bożego. Czekam na merytoryczne komentarze, na jakieś merytoryczne zestawienia, a nie na takie bzdety, jakie wypisujecie pod ostatnim nagraniem, co pokazuje tylko jedno: nie dorastacie nawet do tego, by dorosnąć, by cokolwiek z Pisma Świętego zrozumieć. Pozdrawiam.